I ogólnie Warhawk tutaj bardziej bardzo pokazuje to, jak bardzo ta gra była ambitna, chciała zrobić taki shader, który daje Warhawkowi to futro i tak dalej, jest zarąbiście. Przy czym wyszło, że gra po prostu, kiedy Warhawk jest na ekranie, działa w jakichś 15 klatkach. Więc no, jeśli robicie grę, to polecam raczej nie przesadzać na początku. Więc technicznie rzecz biorąc, gra wyszła również na Xboxie 360, gdzie jest zdziebko lepiej, ale czemu jest zdziebko lepiej? Nie dlatego, że Xbox 360 jest mocniejszą konsolą, bo tak gabarytowo to PS3 jest mocniejszą konsolą niż Xbox, po prostu gorzej się na nim optymalizuje i programuje rzeczy przez te 6 procesorów bodajże, jakie ma, czy tam nie pamiętam dokładnie, jak to było, w każdym razie. Ale też przez to, że z jakiegoś niewyjaśnionego powodu Sonic Unleashed na PS3 celuje w 60 FPS-ów, podczas gdy każda inna wersja celuje w 30. Nikt nie wie, dlaczego tak jest, ale tak jest. I ogólnie to najlepszą wersją obecnie do grania, to od razu też mówię sam, że to jest wersja na Xbox One. Nie dlatego, że jest ulepszona jak niektóre gry, jak na przykład Sonic Generations, które działa w 4K i chyba nawet w 30 FPS-ach, ale wiem, że na pewno w 4K działa. To Sonic Unleashed nie dostał żadnego upgrade'u. Po prostu to działa na czystej emulacji, jest to... Chyba Sonic Unleashed działa na 720p, więc jeśli macie Xbox One X, to z tego co mi wiadomo, to po prostu Sonic Unleashed jest upscalowane z 720p do 4K, więc nie, żal mi was, tak trochę, ale dobra. Więc upgrade jest taki, że po prostu gra mniej traci klatek. Nie jest to perfekcyjne 30 FPS-ów na Xbox One, ale jest to coś lepszego niż normalny Xbox 360 czy też normalny PS3. Więc no, jeśli chcecie mieć najlepszy experience Sonic Unleashed, to póki Sega nie wyda jakiegoś, nie wiem, Sonic Unleashed Remaster albo portu na PC-ta, to jest wasza jedna opcja tak naprawdę. Ale serio, po prostu ja nie cierpię ludzi, którzy cały czas tylko chrzanią o tym, że Unleashed powinno być sportowane. No serio, niektórzy fani, to po prostu... Najpierw było ok, byłem za nimi, no fajnie było, jakby Unleashed było przeportowane na PC, jakby było ogólnie zremasteryzowane, powiedzmy, na nowszą generację konsol. Byłoby fajnie, bo wtedy mogłoby to uciągnąć w końcu, ale ogólnie stwierdzam, że to jest tak trochę... nadal uważam, że to byłby fajny pomysł, nadal to się znowu nie zmieniło. Chodzi o to bardziej, że ludzie to przesadzają już według mnie. Jak kiedyś to było ok, musimy dać Sedze znać, że chcemy to, tak teraz... Powiedzmy już te, no nie wiem, dobre parę, naście lat, cały czas chrzanienia o tym Unleashed for PC, Unleashed for PC, Unleashed for PC. Mam już obecnie tego dość i równie dobrze bym wolał, gdyby Sega po prostu przyszła, jak powiedziała, wiecie co, wali nas wasza opinia, nie damy Unleashed na PC, chrzancie się. Już bardziej bym wolał to, aniżeli po prostu dali normalne Sonic Unleashed, gdyby już po prostu dali to Sonic Unleashed, żeby po prostu zrobić na złość ludziom, którzy cały czas o to tak naprawdę ryczą, tym dzieciakom, którzy cały czas ryczą o to, żeby Sonic Unleashed było na PC. Bo to już się robi denerwujące, jak pod każdym na przykład filmem Sonica z jego kanału YouTube'owego. No, z PR-u, ale no już po prostu tak. Lubię po prostu mówić, że to po prostu kanał Sonika i tyle. Że po prostu pod każdym tym materiałem, pod każdym tweetem, zakładam, że pewnie... Nie wiem, czy Sonic w ogóle jest na Facebooku, ale pewnie tak. Pewnie też pod każdym postem na Facebooku jest po prostu Unleashed for PC, kiedy przeportujecie Unleashed for PC?
i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu dla mnie denerwujące. Ja po prostu tego nie lubię. Jeśli jesteście jedną z tych osób, które tak robi, przestańcie. To nie jest naprawdę żart. Na serio, przestańcie. Nie, nie róbcie tak. Wspomniałem już kiedyś, że nie lubię Tailsa i to bardzo. Ale dobra. A, właśnie, miałem coś wspomnieć o animacji, którą mogliście zauważyć na początku. Taka mała ciekawostka. Ludzie od tej animacji animują film Sonica. Robią całe CGI do tego, więc jeśli ktoś się martwi o CGI, przynajmniej to nie sądzę, że powinien. Jakkolwiek nie uważa, że Sonic wygląda, to sądzę, że przynajmniej CGI będzie bardzo dobre, jak robią to ci goście. Przyznam bardzo szczerze, że ta animacja była no dosyć ładna. Nie powiem, że nie. No nie powiem, że nie. Nie powiem, że brzydka była. Jeśli chodzi też o upgrade, bo nie powiedziałem o tym. Ogólnie sądzę, że nie powinno, że tak trochę to jest bez sensu. Upgrade'ować modern Sonica. Znaczy, jest to trochę ma sens, żeby po prostu mniej boostu się zużywało, albo żeby mieć większy pasek boosta. Aczkolwiek na dłuższą metę bardziej się opłaca Werehoga, bo Werehog tak naprawdę jest bardzo słaby. On dosyć... Jeśli go nie będzie... Ujmę to tak, jeśli go nie będziecie upgrade'ować, umrzecie szybko. Bo później ta gra się staje... bardzo brutalna i jeśli nie upgrade'owaliście Werehoga, to jesteście w dupie po prostu. I od razu też wspomnę, że... Uj. Przekroczyliśmy start, więc chyba po prostu będę tak nagrywał te odcinki, że tak ciurkiem, powiedzmy do godziny będę nagrywał i będę miał dwa odcinki na zapas, powiedzmy. Ale dobra. To co ja mówię? Aha! Będę spędzał czasu w poziomach Werehoga. I to nie dla... I to swoją drogą też, że Werehog po prostu strasznie długo zajmuje. Tylko po prostu też... będę poświęcał Werehoga na to, żeby znajdować medale. I te, po prostu... Nie wiem, najpierw po prostu... Jak grałem po raz pierwszy raz w Unleashed, to te medale tak... z dupy znajdowałem po prostu i później się dziwiłem, dlaczego nie mogę nie mogę progresu robić. Później się dowiedziałem, że to właśnie o te medale chodzi. Po czym nie tak dawno tak naprawdę zrobiłem sobie taki replay Unleashed, po prostu przeszedłem całą grę znowu od nowa. I wymyśliłem sobie taką strategię, że po prostu jeśli będę zbierał wszystkie medale w poziomach Werehoga i wszystkie medale w Hub Worldach, to mniej więcej będzie mi wychodziło na styk, jeśli chodzi o ilość medali potrzebną mi do przechodzenia dalszych poziomów. Oczywiście nie zawsze tak jest, bo trochę to też pomaga, że czasem mi się zbierze w poziomach Modern Sonica medale, to też zdecydowanie pomaga. Więc no, i prawdopodobnie też będę się starał robić poziomy jakieś bonusowe, bo w nich też mogą być medale, co będzie ok, więc no. Zdecydowanie rozumiem, dlaczego ludzie wolą wersję Wii i PS2, ale osobiście nadal uważam, że i tak wersja HD jest 100 razy lepsza. Nie wiem, dlaczego ktoś, poza faktem medalionów, nie wiem, dlaczego ktokolwiek miałby grać w wersję Wii bardziej niż w wersję HD. Kurde, coś wypadłem z fory, jeśli chodzi o gadanie. Kurde, widzicie? Przerwy takie na YouTube mają swoje dwie strony. Jedna, człowiek wypoczywa, jest kurde, zarąbiście, fajnie, można sobie wypocząć, energię odnowić od tego nagrywania, ale co z tym przychodzi, że się po prostu traci cały experience, jaki się miało w tym nagrywaniu i tak naprawdę się zaczyna od nowa. I albo się po prostu gada cały czas, albo się nie gada wcale. Co w moim przypadku często jest po prostu ta druga rzecz. Dobra, kolejne tutaj starcie.
Też strasznie nie lubię tego w Unleashed, że tak naprawdę dają tyle przeciwników. Naprawdę, ja czasem po prostu jest... wolałbym, żeby były... jakby to powiedzieć. Oni po prostu dają często tych przeciwników i dużo, co nie jest dobre wcale. To jest wręcz najgorszy sposób, żeby tych przeciwników zrobić. Ale co jest najgorsze po prostu, że większość tych wypadków, kiedy macie tych przeciwników, tak naprawdę nie możecie zrobić progres wcale. Więc to okazało się dla mnie małym takim problemem. Znaczy problemem, dosyć dużym minusem dla Unleashed. I chciałbym zobaczyć, czy mogę tam zaskoczyć bez tych... Nie, pewnie jakbym miał lepsze ruchy, to bym mógł tam doskoczyć. Ale dobra. Więc no, jakby ktoś kiedyś chciał zrobić mod do... Zdecydowanie byłbym za, jeśli ktoś by chciał zrobić takie ulepszone Unleashed. Może jak wyjdzie dopiero port PC-towy za x miliardów lat. Może, ale byłbym zdecydowanie za. Czyli no w sumie no, ulepszyć po prostu tą grę, no bo... Jest dobra, ale mogłaby być lepsza, gdyby trochę było w niej bardziej testowania. To trochę jak z Sonic'em Six. Gdyby trochę więcej czasu jej się dało na testowanie i tak dalej. Znaczy, no, Sonic Six to już kompletnie inna historia była z tym, ale... no, powiedzmy, że... Jakby jej się dało więcej trochę czasu na testowanie i trochę lepsze umysły, że tak powiem, do tego. To byłoby lepiej. Oczywiście nie podważam tu kompetencji ludzi, którzy zrobili Sonic Unleashed, tylko po prostu stwierdzam, że sądzę, że gdyby trochę bardziej była testowana ta gra, to takie rzeczy właśnie jak co 5 sekund trzeba walczyć o to, żeby dalej pójść do poziomu, to byłoby rozwiązane. Modern Sonic nie ma do tego żadnego problemu tak naprawdę. Modern Sonic nie ma w sumie żadnego problemu, tak osobiście sądzę. Jeśli chodzi o swój gameplay, nie ma jakichś udziwnień czy coś, po prostu to jest... Modern Sonic jest normalny, nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. Tylko tak naprawdę do sterowania, jakie było przed moim spatchowaniem, ale to nadal jest minus, bo nie powinienem patchować gry, żeby była dobra. Znaczy, no niby tak, są patche i tak dalej, ale... ogólnie rzecz biorąc, nie powinienem patchować gry, żeby mi się podobała. O! Nie powinienem patchować gry, że tak powiem, sam, tudzież przez fanów, żeby gra była dobra, tudzież lepsza. To jest myśl, którą chciałem powiedzieć. Bo... na serio, to co jest za sterowanie, no nie mogę do teraz zrozumieć po prostu, dlaczego ten homing attack jest na kwadracie w moim przypadku. No nie rozumiem, no po co to, dlaczego to, kto pomyślał, że to jest dobry pomysł, no nie rozumiem, no po prostu, no chciałbym to rozumieć, ale no nie rozumiem tego, w żadnym wypadku nie mogę tego zrozumieć. Dlaczego ktoś pomyślał, że to będzie dobry pomysł? Będzie 99. Jest! Przebiliśmy stówę kombosu. Jej. W sumie to jest dużo łatwiejsze, jak się ma trochę tego słabszego Werchoga, bo wtedy trzeba zadawać milion strzałów, żeby kogokolwiek zabić. A mocniejszy Werchog to dostaniecie 5 kombosów, już wszystkich zabiliście i tyle po prostu. 164 kombosu. Łocie, pan. A za 99 to chyba była jakaś trofka czy coś? Nie wiem. W sumie niezbyt się zagłębiałem w trofki w Unleashed. Tak naprawdę nie zrobiłem 100% tej grze. Znaczy nie zrobiłem trofek tam, kurde, no. Niby te wszystkie... Woda zła. Trofek nigdy nie zrobiłem, bo nie mam na to cierpliwości. Bo ogólnie też ta gra skupia się na tym, że o, jak... to jest jedna z tych gier Sonica, których bardzo nie lubię oceniania. Gdyż jest oceniane, ile się zdobędzie punktów, a nie ile się... w jakim czasie się przejdzie poziom.
Więc to jest dla mnie złe, bo ja bardzo tego nie lubię. Bo ja nie cierpię po prostu specjalnie sobie wydłużać gry tym, że tam będę milion punktów nabijał. Wolę po prostu jak przejdę szybko i będzie fajnie. Dlatego lubię na przykład gry jak Sonic Forces, Sonic Generations i Shadow the Hedgehog. Bo one mają ten styl styl oceniania. Przez co też strasznie mi się trudno gra w gry Adventure. Znaczy, Adventure 1 jest spoko, bo Adventure 1 ma fajne... bo nie ma rang po prostu, ale no dobra. Sonic Adventure 2 wprowadziło rangi. Nie cierpię po prostu próbowania zdobywać rangi A w Sonic Adventure 2. Tym bardziej w Sonic Heroes. A już nawet o Colors mnie nie pytajcie, bo Colors to jest ogólnie gra, którą bardzo nie lubię, a co dopiero robienia w niej S-rangi. To po prostu nie i tyle. Zaraz będzie pewnie w komentarzach. Pixel, dlaczego nie lubisz Sonic Color? To jest taka fajna gra. Dlaczego jej nie lubisz? Dlaczego jej nie lubisz? Nie wiem, ja osobiście do opinii tak podchodzę. Że szczerze mnie tak trochę koło dupy lata, dlaczego ktoś coś nie lubi albo coś. Znaczy, lubię się dowiedzieć, dlaczego ktoś coś nie lubi, ale jakby mi ktoś powiedział, bo tak, albo po prostu nie lubię, to bym to zrozumiał, bo ja na przykład jestem osobą, która jest do dupy w argumentowaniu. I często zapominam jakichś argumentów, albo po prostu tego nie przemyślę i to jest do dupy, więc na przykład jak ktoś się mnie pyta, dlaczego nie lubię Talesa, to praktycznie odpowiadam jednym i tym samym ciągiem. To jest do dupy. Ale... No więc, no serio, nie pytajcie się mnie, dlaczego na przykład nie lubię Colors albo... Talesa, po prostu nie lubię. Nie chcę mi się podawać argumentów. Jak wy lubicie jakąś grę Sonika, której ja nie lubię, to... Też jest cool. Zresztą mnie to nie obchodzi, dlaczego... Znaczy, może tak. W sumie mnie to nie obchodzi, jakie dacie argumenty. Najważniejsze jest to, że nie wiem, lubicie po prostu. Umiecie znaleźć enjoyment w grze, której ja nie umiem po prostu, więc to jest dla mnie cool. Jak ktoś umie znaleźć radość w grze, której ja nie mogę, albo lubi jakąś postać, której po prostu ja nie lubię, to okej. Lub sobie. Fajnie, że ty ją lubisz, no. Cool. Ja jej nie lubię, ale fajnie, że ty ją lubisz, no. Nie, ja tak podchodzę po prostu do opinii ludzi. Nie wiem, czy to jest złe podejście, nie wiem, czy to jest dobre podejście, ale to jest moja opinia na temat podchodzenia do opinii ludzi. No tak, zapomniałem, że to można przyspieszać. Dobra. Więc w sumie teraz to już nagrywam drugi odcinek, tak na dobrą sprawę. Oj, ten Let's Play za mnie będzie po prostu świetny. Będę nagrywał godzinę i wyjdzie z tego, że nagram dwa odcinki. I będzie spoko. Zarobiliście wtedy, kurde. Będę mógł wtedy parę tak powiedzmy odcinków, albo więcej będę mógł nagrywać. Kto wie? Ile mi będzie to zajmowało. Więc niektóre medaliony niestety nie mogę na obecną chwilę zdobyć, bo po prostu się ich nie da, jak na przykład ten tutaj, kto był w tej alejce, że no nie mogę do niego doskoczyć. Tu jest potrzebny pewien ruch, który z tego co pamiętam robi tak, że Werehog po prostu, no po prostu potrzebny mi ruch, którym Werehog jeszcze idzie trochę wyżej. I ten ruch się zdobywa jak się, i ruch się ogólnie Werehoga zdobywa jak się go upgrade'uje. Więc większość czasu będę upgrade'ował Werehoga. Może na początku tylko trochę Modern Sonica, żeby mieć później trochę łatwiej w dłuższych poziomach. Co będzie dosyć istotne. Okej, i tu chyba można było zejść, to mi się wydaje. Można tu iść. Hell yeah. No. Więc jak mówiłem, staram się po prostu robić te wszystkie te medale, jak najwięcej mogę znaleźć w poziomach Werehoga.
Bo te poziomy i tak są długie, i tak, więc tak naprawdę stracanie trochę, że tak powiem, czasu na to, żeby znaleźć te medaliony jest dużo lepsze niż później się frustrować. Jezu, dlaczego nie mam tych medalionów? Gdzie one są? A tam chyba nic nie ma, z tego co pamiętam. Tak, chyba nic. Jak będzie, to jestem tak trochę w dupie. Wiem, że tam życie było, ale życia mi tak w sumie niepotrzebne. Jedyny poziom, w którym wiem, że trochę będzie przerąbane z życiami, to Eggman Land i tyle w zasadzie. No ale to tam, jak się Game Overa dostanie tam i... Najwyżej się trochę pogliczujemy, Eggman Land. Cyk i cyk. Ogólnie mógłbym tak jeszcze zrobić, żeby te... Żeby te odcinki za nic trwały tam 20 minut i... dobra, który to był przycisk? Ten. Nie! Nie rób tak. Dobra, dzięki za energię, dzięki za energię, dzięki za energię. Nie! Okej, oczywiście... Quick time eventy, jeśli chodzi o combat. Quick time eventy, jeśli chodzi o właśnie przechodzenie poziomu, pokonywanie czegoś, to jest akurat bardzo fajne według mnie, gdyż... Dosyć to wtedy dużo damage'a daje, zadaje przeciwnikom, więc jest tak naprawdę perfekcyjne do pokonywania bardziej trudniejszych przeciwników. Więc jest fajnie. Wow, new record. Ej, yay! I trochę tego znalazłem. Okej, dobra. Powiedziałbym, że tak po jednym na wszystko. Więc później to się wzrasta oczywiście, no można zupgrade'ować do 99 poziomu, tak by the way, ale też ja nie zauważyłem zbyt wielkiej zmiany z tym, ale dobra. Czy Modern Sonica chce jakoś upgrade'ować obecnie? Chyba nie, na razie wezmę pod combat. Easy. No to powiedzmy, że dam Modern Sonicowi w tym Ring Energy, żeby było. Żeby miał chłop. O, trofeum zdobyłem. Hey, Tails! Sonic? What are you doing out here? Sonic, is that really you? That's a new look. What happened? You know me. Never a dull moment. Want some chocolate? Thanks. That's some story. I'll bet that means that you turning into that and the planet breaking apart are somehow related. I need to find Eggman and make him fix this, and fast! About that, I think I know someone who might know something about what's going on here. Oh, really? Professor Pickle over at Spagonia University. I came to this city to gather some data. If we add that to his research findings, we might be able to get to the bottom of all this. Spagonia? That's a continent over. An easy jog if the planet weren't broken. No problem. My Tornado One will get us there in a flash. Let's get going! Leave it to you, Tails. Let's get moving. No więc dobra, tu chyba zakończymy ten drugi odcinek. Tak tylko jeszcze powiem, no uratowaliśmy Tailsa, jest
To jest fajnie, dowiedzieliśmy się, że w Spagonii jest jakiś ktoś, kto nam pomoże, więc teraz tam lecimy, ale nie będziemy tego na razie robić. Zrobimy to już w następnym odcinku trzecim, bo nagrałem aż 51 minut nagrania. No, jak na wrócenie do jakiegoś let's play'a, to jest całkiem okej, powiedziałbym. Dobra, już przestań. Tails, zamknij się. Shut up, Tails! Dobra, więc no, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało, do zobaczenia w następnym odcinku Sonic Unleashed, na razie i cześć, pa pa! Chaos! Control!